Cześć, tutaj Emilia z megadyskont.pl. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować rewelacyjny zestaw LEGO City Remiza Strażacka 60004. Ten bardzo duży zestaw LEGO to profesjonalnie wyposażona dwupiętrowa remiza strażacka. Oprócz wyposażenia pomieszczeń i pięciu minifigurek strażaków, znajduje się w niej to, co najważniejsze podczas akcji przeciwpożarowych i ratowniczych, czyli pojazdy i helikopter. Mamy mały samochód do niewielkich zgłoszeń i duży pojazd do poważniejszych wypadków. W razie konieczności strażacy mogą skorzystać ze śmigłowca. W zestawie mamy pięć minifigurek strażaków. Pierwsza jest to kobieta, ma brązowy hełm na głowie oraz maskę tlenową z butlą z tlenem. Jej kombinezon jest koloru czarnego z zielonymi odblaskami, z paskiem i z elementami do przyczepiania. Drugi z kolei jest mężczyzna z kroplami potu na twarzy. Również posiada taki sam strój jak kobieta, z tym, że różni się tym, że trzyma w lewym ręku toporek. Na plecach widzimy logo Straży Pożarnej. Trzeci z kolei jest strażak w czarnym kombinezonie z pomarańczową kamizelką z zielonym odblaskiem. Na jego górnej części kombinezonu widzimy pasek. Jego twarz pokryta jest brodą. Czwarty strażak to strażak pilot z białym kaskiem, z otwieraną szybką. Posiada srebrne okulary, czerwoną kamizelkę. Góra stroju jest właśnie czerwona z licznymi zapięciami i z kieszonkami. A spodnie czarne z odblaskami. Ostatni jest komendant Straży Pożarnej, który ma białą koszulę, bordowy krawat, odznakę i krótkofalówkę. Komendant ma kask koloru złotego. Mały pojazd strażacki jest cały koloru czerwonego z białymi elementami. Ma niebieską szybę z przodu, posiada niebieski sygnał. Z przodu widzimy światła, z tyłu również światła. Z tyłu znajduje się bagażnik, do którego możemy włożyć nasz sprzęt strażacki. Z prawej i z lewej strony znajduje się uchwyt na gaśnicę oraz na krótkofalówkę. W środku samochodu widzimy oparcie oraz kierownicę. W środku znajduje się miejsce dla jednego strażaka, którego włożymy do środka i zaparkuje on w remizie. Mamy tutaj specjalny garaż oszklony z niebieskimi szybkami, który jest podnoszony. Strażak będzie czekał w samochodzie na wezwanie. Opuszczamy szybkę. Mamy oczywiście dwa wjazdy, również dla dużego wozu strażackiego. Strażacki wóz z drabiną jest koloru czerwonego, ma białe elementy. Na przodzie widzimy bardzo dużo świateł, niebieską szybę, otwierane z boku drzwiczki. W środku znajduje się miejsce dla kierowcy i dla pasażera. W środku również jest kierownica, kubek. Po prawej stronie znajduje się przyczepiony wąż z wodą. Jest on bardzo długi. Możemy go ponownie później zwinąć po zakończonej akcji. Po lewej stronie natomiast mamy drzwiczki, które są otwierane. A w środku, w otworach znajdują się dwa pachołki. Możemy je ustawić na drodze tak, aby pojazdy nie przejeżdżały na niedozwolonym miejscu. Z tyłu również znajdują się światła. Samochód ma dwa koła z przodu i cztery z tyłu. No i oczywiście, co najważniejsze, posiada bardzo długą, wysuwaną drabinę. Mamy tutaj taki element ruchomy, który
podpiera nam tą drabinę. Drabina jest oczywiście wysuwana. Możemy nią obracać i podwyższać lub obniżać. Włożymy strażaków do środka. Mogą oni wjechać swoim wozem do drugiego garażu, przeznaczonego na wozy strażackie. Strażacy posiadają również helikopter, który jest koloru czerwonego, ma czarne, duże śmigło i jedno małe śmigiełko na ogonie. Widzimy tutaj również jedno żółte światło. Mamy z przodu niebieską, otwieraną szybę. W kokpicie widzimy pilota za sterami. Opuszczamy szybę. Widzimy, że helikopter ma szare płozy. Na jednej z nich zamontowane jest urządzenie do gaszenia pożarów. Tutaj widzimy rurkę przyczepioną do zbiornika z wodą. Pilot w helikopterze może wyruszyć na akcję ratowniczą i gasić pożary z powietrza. Helikopter ma również swoje lądowisko w remizie. Lądowisko jest oznaczone żółtą literą H oraz ma niebieskie oznaczenia świetlne. Remiza strażacka jest koloru czerwonego z białymi ramami od okien. Cała jest przeszklona. Posiada dwa piętra. Na każdym z pięter jest jedno okno bez szyby, tak aby strażacy mogli wejść na rurę i zjechać po niej, kiedy zaczyna się akcja. Na dole mamy również okna i oszklone drzwi, które są otwierane. I przechodząc tędy, widzimy gabinet komendanta. Dalej, tak jak wcześniej pokazywałam, znajdują się garaże dla samochodów z otwieranymi drzwiczkami, a nad nimi lampy z syrenami. Obok sygnalizacji mamy również głośniki, przez które słyszymy, jak komendant wydaje rozkazy. Po lewej stronie znajduje się również antena. Małe szyby nad wejściem są otwierane. Po prawej stronie, od strony ulicy, mamy oświetlenie drogi, a także dwie małe ruchome lampy. Poniżej widzimy barierki koloru żółtego odgradzające pojazdy od jezdni. I w tyle widzimy garaże. Obok czerwonych kolumn znajdują się żółte gaśnice. W czasie, gdy strażacy nie podejmują się żadnych akcji, jeden ze strażaków może dokonać przeglądu technicznego samochodów. Mamy tutaj wózek z narzędziami przyczepionymi na przodzie z drzwiczkami, gdzie znajduje się latarka. Oprócz pomieszczeń dla pojazdów znajdują się również pomieszczenia dla strażaków. Na parterze znajduje się gabinet komendanta. Posiada on biurko z komputerem, a przy biurku żółte krzesło. Obok ma telefon oraz kubek. Zapewne przyjmuje tam zgłoszenia o wypadkach. Na pierwszym piętrze znajduje się pomieszczenie na narzędzia, gdzie strażacy przygotowują się z nimi na akcję. Mamy elektryczną piłę, młotek, krótkofalówkę, a także toporek. Na drugim piętrze znajduje się kuchnia strażaków. Mamy tutaj dwa niebieskie krzesła, dwa żółte kubki oraz brązowy stół. Za nimi znajduje się zlew i niebieski kran, a także blat do przyrządzania posiłków. Z drugiej strony mamy kuchenkę, na niej patelnię, a na patelni kiełbasę. Patelnia jest odczepiana. Strażacy posiadają również wyszkolonego psa do akcji ratowniczych, rasy dalmatyńczyk.
W zestawie mamy również płonący kosz na śmieci, który przyda nam się do przeprowadzenia akcji. Tak prezentuje się cała strażacka remiza od strony wewnętrznej. W pudełku znajdziemy 5 książeczek z instrukcją, jak złożyć nasze klocki krok po kroku. Na końcu takiej książeczki znajdziemy narysowane wszystkie elementy z zestawu i podaną mamy dokładną ich ilość. Na samym końcu widzimy zestawy Lego City i całe miasto City. Aby odgrywać spektakularne akcje z minifigurkami strażaków, koniecznie kup ten zestaw na megadyskont.pl.